Kiedyś oglądałem taki program o wulkanie. Wulkan wpadł na pomysł, żeby eksplodować i wybuchnąć. Wulkan nie rozesłał informacji do wszystkich mieszkańców w pobliżu, tylko któregoś dnia po prostu eksplodował. Nie poinformował nikogo na piśmie, nie rozlepił plakatów, że eksploduje. Okropne. Powinien poinformować. Wprawdzie jakieś drobne wskazóweczki były. Były jakieś takie drobne wskazóweczki, bo czasami coś robił bul, jakieś takie dochodziły odgłosy z głębi ziemi, że wulkanolodzy nawet zastanawiali się, czy to nie jest jakiś sygnał, że on planuje eksplodować. A potem znienacka wybuch. Kochani, każda kobieta jest jak wulkan. Każda kobieta za nim trzaśnie drzwiami, wysyła takie drobniutkie sygnały, takie sygnaliki, że jest niezadowolona ze związku. Ale to są tak drobniutkie sygnaliki, że jak nawet byś zapytał wprost, czy planujesz wybuchnąć, to kobieta odpowie: nie. I dlatego inne koleżanki dostrzegają te sygnały, te drobne sygnały, ale ty ich nie zauważysz do momentu, kiedy nie wybuchnie. I dlatego informuję cię, warto, abyś dostrzegał tak zwane dyskretne sygnały, które ci kobieta wysyła. Gdyż może się okazać, że masz cudowną kobietę, aż któregoś dnia ona wyśle do ciebie 328 sygnałów i po raz kolejny ci powie: obiecałeś i nie dotrzymałeś, lub powie do ciebie taki tekst: a ja miałam nadzieję, że ty jednak zrozumiesz, ale jak usłyszysz ten tekst, to będzie już po wszystkim. Koniec filmu.